Zamiast już trener ekstraklasowego zespołu GTK Gdynia, pani Jelena Skrawicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani trener, przyglądał się pani tutaj zmaganiom podczas turnieju Mistrzostw Polski dla 19 kobiet i chyba z przyjemnością obserwuje się zawodniczki, które ogrywają się na co dzień w ekstraklasie i tutaj no, dominują na parkiecie. No tak, fajnie oglądać, zobaczyć jak one grają w swoim roczniku, jak się zachowują, jaką energię prezentują i czy to, co trenowali i grali w ekstraklasie, daje jaki postęp i motywację na U19. W jutrzejszym meczu finałowym starcie ekipy z Gorzowa z drużyną z Gdyni. Gorzowianki póki co bez porażki, a udało się zespołowi z Gorzowa ograniczyć potencjał ofensywny GTK w ataku. No tak, wczoraj bardzo Gorzów bardzo dobrze zagrał w obronie i w ataku. Myślę, że jutro będzie bardzo ciekawy mecz przez to, że Gdynia dzisiaj pokazała, że może rozwiązać bardzo dobrze też w ataku i w obronie niektóre sytuacje. Także myślę, że jutro będzie inny mecz niż co było wczoraj. W spotkaniu o trzecie miejsce z starcie ekip z Poznania i z Aleksandrowa Łódzkiego. Dwa zespoły bardzo podobnej charakterystyce, prawda? No tak, są podobni, tylko myślę, że mała rotacja w Poznaniu może im jutro przeszkadzać, bo to jutro jest piąty mecz z rzędu, gdzie widzę teraz, że Aleksandrow ile tyle ma trochę więcej tej rotacji i więcej energii z ławki, także zobaczymy, będzie też ciekawy mecz. Zapytam jeszcze o zespół gdyński. Obserwuje pani te kolejne zawodniczki, które mogą dostać swoją szansę w przyszłym sezonie na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet? No tu są niektóre dziewczyny, które może z dobrą pracą by tam kilka minut mogły zastępować, ale to teraz jest ciekawe, jak te dziewczyny się będą rozwijać, bo są młodsze i to jest teraz U19, nie U22. I myślę, że to lato by musiały bardzo dużo pracować fizycznie, dostać się do jakiejś fizyczności i też technicznie. Ale myślę, że niektóre by mogły z dobrą pracą następny rok startować w niektórych meczach. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.